Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na filmie, w którym pokażę Państwu, jak narysować tak zwany płatek Kocha. Mamy takie zadanie. Napisz funkcję płatek od n, po wykonaniu której zostanie narysowany płatek Kocha stopnia n. I na początku skupmy się na płatku Kocha stopnia 0. Widzimy, że powstaje on z krzywej Kocha o stopniu złożoności n równającym się 0. Czyli rysujemy sobie na początku, możemy sobie wyobrazić, że w pierwszym kroku tak naprawdę skierowujemy sobie wszystko do góry, czyli rysujemy sobie tą prostą, czyli jeżeli mamy skierowany dziubek w prawą stronę, to tutaj mamy obrót 60 stopni i rysujemy sobie tą prostą. Potem obracamy sobie w prawo o 120 stopni i rysujemy sobie tą prostą i na samym końcu rysujemy tą. I zobaczmy, jak powstaje płatek Kocha stopnia pierwszego. Jest to tak naprawdę ta krzywa, ale jest, widzimy, że tutaj trzykrotnie użyta. Płatek Kocha stopnia o złożoności N2, znowu widzimy, że mamy po prostu krzywe Kocha i tutaj tak samo złożoność 3, widzimy, że cały czas powtarzają się te krzywe Kocha o złożoności N równającej się 3. I teraz odpalamy sobie Spidera. I żeby wykonać ten program, muszą mieć Państwo to, co było podane na poprzednim filmie. Oczywiście ta ostatnia linijka, gdzie rysowaliśmy sobie Kocha, należy ją oczywiście skreślić. I teraz tak, definiuj, ja to może trochę powiększę. W 14 linijce definiujemy sobie nową funkcję, nazywamy ją płatek. Czyli wpisujemy sobie def, płatek i w zależności od n. I tutaj oczywiście dwukropek. Ja to może jeszcze tutaj powiększę, żeby Państwo dobrze to widzieli. Mamy coś takiego. Jeszcze weźmy troszkę większe. I teraz w 15 linijce wpisujemy sobie bok, który już chcemy określić. Niech on będzie wynosił 300. I na początku dajemy sobie polecenie LT60. Co to znaczy LT60? To znaczy, że od razu skierowujemy sobie naszą figurę, żeby leciała po prostu 60 stopni w górę, czyli będziemy rysowali tutaj. Dalej będziemy chcieli tak naprawdę narysować, będziemy chcieli sobie zrobić pętlę i piszemy sobie tak for i in range i będziemy chcieli trzykrotnie taką pętlę wykonać. Żeby trzykrotnie tutaj pętla została wykonana, to zaczynamy od zera. Wykonamy to dla zera, jedynki i dwójki, czyli tu musimy wpisać trójkę, bo dla trzeciego elementu już się nie wykona, z krokiem 1. I teraz co będziemy chcieli wykonać trzykrotnie? Będziemy chcieli wykonać funkcję koch, czyli funkcję, którą zadeklarowaliśmy poprzednio, w zależności od boku i n. I teraz za każdym razem tutaj będziemy oczywiście obracali sobie o pewien kąt, to będzie kąt tutaj 120 stopni, czyli w prawo, czyli wpisujemy sobie RT i mamy 120 stopni. No i teraz oczywiście spróbujemy sobie przetestować to rozwiązanie, czyli wpisujemy sobie taką formułę, weźmy sobie płatek i weźmy sobie tutaj na przykład dwójkę. I teraz zobaczmy, jaki będzie efekt. Oczywiście, jeżeli chcemy przyspieszyć działanie tego programu, to linijkę wcześniej możemy napisać sobie speed 0, czyli prędkość 0, jeżeli chcemy, żeby płatek w miarę szybko się narysował. No i tutaj zobaczmy, jaki będzie efekt. Naciskamy sobie run file i tutaj mamy takie piórko. No i teraz oczywiście zminimalizujmy sobie ten program i widzimy, że program wykonał się w taki sposób. Możemy oczywiście spojrzeć, czy płatek wygląda tak samo. No widzimy, że tutaj wygląda tak samo. Oczywiście tutaj jest pokolorowany, ale jeżeli chodzi o kolory, to będzie to dopiero w przyszłych materiałach. Także jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Dziękuję za Państwa uwagę i życzę powodzenia.